Witam serdecznie. Artystyczny porządek u mnie na stole. Co dzisiaj? Muszę zapakować nagrodę, wysłać Andrzejowi. To jest po ostatniej mojej pracy z rozdzielnią. No i przy okazji taki uchwyt na antenę satelitarną był wyrzucony, to od razu do złomu, nie? Żeby nie zawadzał. No i z tymi różnymi kabelkami muszę się tutaj porządek zrobić, uzyskać mieć. Takie szyny, które montuję w rozdzielni, no czasami kawałek zostanie, to też jest do odzysku. Wiadomo, że to można jeszcze gdzieś wykorzystać, ale ja w zasadzie, jeżeli kupuję, no to kupuję nową, zakładam tyle, ile mi potrzeba. Zostawiam zawsze w rozdzielni jeden czy dwa pola wolne w razie dołożenia jakiegoś bezpiecznika. I resztę idzie do miedzi. Bezpieczniki nie będę na razie otwierał. Nie ma zbyt wiele miedzi. Już na pewno widzieliście mój niejeden filmik, jak rozbieram te bezpieczniki. Elementy miedziane, mosiężne, stalowe, stal pokryta galwanicznie miedzią. Także tak to wszystko wygląda. Murzyn, gdzie ty mi tu wchodzisz? Murzyn mi już na półkę wchodzi. Murzyn mi na półkę już wchodzi. Gdzie ty mi tu weszłeś? Kolego. No? O co chodzi? Bezpieczniki dzisiaj nie będziemy rozbierać. Robimy porządek na warsztacie. Chodź tutaj. Chodź tutaj. No? Tak. Dobra, i później jeszcze transformator. Później jeszcze transformator, muszę tutaj wyciąć to uzwojenie z wysokiego napięcia. To murzyn. Nie to, tylko to. Wiadomo, że ten transformator nie jest o pracy ciągłej. Nie jest do pracy ciągłej. Ale i tak spróbuję zrobić z tego zgrzewarkę. Jak wkręcę wimadło, bo to będzie mi ciężko nagrać, no to zrobię parę zdjęć, żebyście widzieli, jak ja to wycinam. No wycinam w zasadzie, wiadomo, piłką trzeba wyciąć delikatnie, tak żeby nie uszkodzić przy okazji tego uzwojenia pierwotnego. W hali Mirowskiej, gdzie ja miałem aparat Zorkę 5, zrobiłem kilka zdjęć.
Finał jest taki, że wyciągnąłem tutaj to uzwojenie z wysokiego napięcia. Ono jest miedziane. Tu jest ta kubka łącznie z tymi drobnymi ścinkami. No bo tutaj jak obcinałem piłką, nie mogłem do końca ciąć, dlatego że jest takie prawdopodobieństwo, żebym uszkodził tą cewkę na 230 V. Dlatego wolałem nie obcinać do samego końca, tylko później albo wyrywać, albo obcinaczkami po prostu delikatnie to wyciąć. A do wybijania tej cewki tutaj ze środka, no to posłużył mi taki wybijak. I tutaj jeszcze miałem taki drut, to jest jakieś ośki, i tutaj bez problemu wybiłem to na drugą stronę. Druga strona tak wygląda. Jeszcze muszę usunąć tą izolację, tą osłonę. Wiadomo, że ten transformator jest nie do pracy ciągłej, ale ja wiem, jak zrobić, żeby była praca ciągła w tym transformatorze. Ale to wszystko na drugim kanale, jeśli chodzi o elektrykę, elektronikę. Piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym uruchomił ten transformator. W przyszłości i tak zrobię z niego albo zgrzewarkę, albo spawarkę do miedzi. Także na pewno go wykorzystam i to będzie praca ciągła. Tu do kolegi technikusa, bo od niego mam taki transformator. Jeśli ma taki sam transformator, no to ostrożnie, jak będzie wycinał tą miedzianą cewkę i ewentualnie niech mi zostawi cały taki transformator. To na pewno się jakoś dogadamy. A ile w tej było cewce, to odkładam na drugi warsztat, drugi stół. A ile było, zaraz wam powiem. Troszeczkę inaczej światło ustawię, tak żeby było lepiej widać. Pół kilo, jeszcze tutaj z tymi drobnymi ścinkami, prawie pół kilo będzie. Bo jak wycinałem, no to wiadomo, że nie do końca można było wyciągnąć ten z cewki te uzwojenia. No jak jest obcięte, no to zobaczcie, wychodzi, bo to jest jakoś tam polakierowane, zabezpieczone, i to obcięte, no to w całości można wyciągnąć, ale te takie druty, które są nieobcięte do końca, no to trzeba albo wyrwać, albo delikatnie poobcinać obcinaczkami. Dobra, a jeszcze zobaczę, z ile z tych kabli tutaj było, z tych przewodów. No i ta szyna przy okazji. ...163 gramy. Także widzicie, jak to jest dzisiejszym odzyskiem. Trochę ponad pół kilo. Także to wszystko posegreguję sobie do odpowiednich pojemników. Tutaj jeszcze mam śrubeczki do wykręcenia. Niektóre rzeczy są stalowe. No i mosiądz, wiadomo, też do osobnego pojemnika. Mam dwa pojemniki na nawojowy drut miedziany i taki
świecący energetyczny. Dobra, dzięki za uwagę. Aha, dzisiaj jeszcze wysyłam paczkę do Andrzeja, bo za chwilkę ją będę pakować. Także taka informacja dla Andrzeja. Pozdrawiam. Suby, łapki w górę. Do następnego razu.